bo pracowaliśmy przy W ciemności razem z Jolą Dylewską i pod jej skrzydłami, razem wspólnie jeszcze z Piotrkiem Niemieckim, z Adamem Bajerskim. To było bardzo ciężki plan realizacyjnie, bo bardzo dużo długich, zimnych dni, które po prostu dały nam w kość i też oczywiście w takich ciężkich warunkach, kiedy długo to trwa, no to psychicznie też jest duże napięcie i wszyscy jakoś tak dźwigaliśmy to i przy takim projekcie jest po prostu jakoś tak, że to wszystko leży jeszcze dłużej, po prostu po tym projekcie leży tak na nas, tak mi się wydaje, trochę na realizatorach, znaczy mówię o tym naszym teamie po prostu operatorów. I w zeszłym roku, kiedy w ciemności tutaj było i Jola bardzo chciała, żebyśmy przyjechali tutaj i potem bardzo nas prosiła, żebyśmy jej towarzyszyli, zaprosiła nas na scenę, to było no, oczywiście szalenie miłe. Jola jest niezwykła w ogóle w takim docenianiu nas i w ogóle w pracy z nią jest świetnie, ale też potem doceniłem to, że to było takie skończenie tego projektu, znaczy, że to cała, po prostu to było takie zakończenie właśnie w sensie psychicznym, uszła z nas cała ta energia, także skończyliśmy takim sukcesem, to było bardzo ważne i takie ważne chyba też dla naszej w ogóle przyjaźni. Nie było jakichś konfliktów, ale świetnie jest jako team coś robić, a potem jako team coś tak kończyć. Wow, ekstra, a też to teraz oddawaj mój telefon, ktoś tak mówi. Ja lubię pracę na planie i jakby lubię, kiedy z kimś pracuję, z operatorem, no, gdy po prostu mamy dobre porozumienie, ja się mogę dużo od tej osoby uczyć, a ta osoba też szanuje to, co robię i to z reżyserem też się rozumiem. Także tak się układało, że trochę szwankowałem filmów, głównie z Jolą Dylewską, z Adamem Bajerskim jakieś projekty, kiedy pracował na dwa unity albo dwie kamery. Kiedyś zaraz po szkole Jasiek Holubek mnie bardzo dużo nauczył. Także to są... To było bardzo dobre doświadczenie. Teraz jakoś tak się składa, że mniej szwankuję, ale też jakby kręcę swoje rzeczy. No ja się z Przemkiem poznałem przez Jolę Dylewską. Jola się cały czas przewija tutaj, bo rzeczywiście po prostu praca z Jolą i przyjaźń z Jolą to jest taka rzecz, która gdzieś tak w ogóle oddziałuje na mnie. Ja się z Przemkiem poznałem przez Jolę Dylewską, bo trafiłem do pracy, szwankowałem jakąś część ich filmu. Oni robili film kilka lat temu i jakoś była taka historia, że potrzebowali nagle szwankiera na jakąś część filmu. Ja wtedy tam trafiłem, gdzie jakoś znalazłem wspólne porozumienie z Jolą i z Przemkiem. I potem już następny film ja z nimi robiłem wspólnie. I ta przyjaźń nasza się pogłębiała. A równocześnie Przemek robił rzeczy w teatrze i zaprosił mnie do teatru i do pracy jako reżyser światła. Zrobiliśmy kilka przedstawień i muszę powiedzieć, że bardzo lubię tę pracę i doceniam. I w międzyczasie Przemek miał różne swoje pomysły, nakręciliśmy jakieś teledyski, po prostu on ma strasznie dużo pomysłów i chce kręcić jakieś małe scenki, jakieś próby i coś takiego. Za każdym razem to jakoś fajnie wychodziło. No i zrobiliśmy w końcu sekret. Przemek mi to zaproponował. To w ogóle jest fajny układ, bo pracowałem wcześniej z nimi, z Jolą, a kiedy Przemek mi zaproponował film, Jola tylko nam kibicowała. W ogóle to jest świetna sprawa. No i zaczęliśmy wymyślać ten film. Było wiadomo, że go musimy zrobić za małe pieniądze, że jakoś są jakieś perspektywy na dofinansowanie, ale nic pewnego. Przemek był zdesperowany, żeby nie czekać na żadne pieniądze takie pewne, żeby zaczynać po prostu zdjęcia.
I w związku z tym było od samego początku wiadomo, że musimy ten projekt zaplanować tak, żeby się go udało zrobić za mały budżet. Wiesz co, to nie jest tak, bo ja myślę, że kiedy ktoś przynosi scenariusz, nie, i ten scenariusz jest na, nie wiem, po prostu wielki film i mówi, kurczę, mam połowę pieniędzy tych, które są potrzebne, to wtedy to jest wyzwanie. Ale jeżeli siadamy od początku, mamy czas, bo po prostu, nie wiem, przez niecały rok planowaliśmy ten projekt, to wtedy planujesz całe przedsięwzięcie, planujesz tak, że wiesz, na czym stoisz, nie? Wiedzieliśmy, że to musi być kameralne kino na trzech aktorów, na wyseparowane jakieś miejsce, jedną lokację, że wszystkie inne lokacje muszą być dookoła tego znalezione, że w zasadzie musimy zrobić tak dokumentację, że czerpać z tego, co jest, że nie możemy sobie wymyśleć jakiegoś, kurczę, obiektu, który jest za daleko po prostu, i że ekipa musi być bardzo mała. Jakby wszystko było temu podporządkowane. Znaczy dla mnie, to jest, nie wiem, czy to jest najważniejsze, ale to się też bierze z zaufania, nie? Ale że po prostu jakby czujesz, że ktoś akceptuje to, co robisz i w ogóle jest z tego zadowolony. To jest fajne, nie? Czy to jest zaufanie? I w zasadzie w pracy z Przemkiem to jest niesamowite, znaczy po prostu, że pracujemy przy różnych projektach możemy być do siebie bardzo szczerzy i wtedy można gdzieś tak iść do przodu.